Pokój i dobro. Dzisiaj Pan Jezus daje nam piękną przypowieść, w której chce nam powiedzieć, że jesteśmy daleko od Niego. Odchodzimy od Niego jak od naszego najlepszego Ojca. Zabieramy skarb i idziemy gdzieś daleko, aby roztrwonić to, co mamy od Niego. I kiedy zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę jedyne dobro, które mamy, które utraciliśmy, ono pochodzi od naszego Ojca, który jest w niebie. Jednak to nie jest największa tragedia człowieka, kiedy widzi swoje grzechy. Największą tragedią człowieka to jest to, że on nie widzi swoich grzechów, że potrafi w swoim życiu duchowym jako katolik, chrześcijanin, długo się nie spowiadać. A kiedy zobaczy ludzi grzeszących, którzy chodzą do kościoła, zaczyna się gniewać, że jak to, przecież oni tak grzeszą, a chodzą do kościoła, więc ja nie będę chodził. Dlaczego ja mam chodzić? Każdy z nas odchodzi od naszego Ojca, który jest w niebie. Natomiast niestety, ale nie każdy z nas widzi to. A to jest bardzo ważne. I Jezus kilka razy mówi w Ewangelii, że jeżeli ja nie przebaczę mojemu bratu, mojej siostrze tych wszystkich win, tych złości, które mi wyrządzili, no to on nie przebaczy mi. Więc jak ja mam pójść do mojego taty, który jest w niebie, nie przebaczając tym wszystkim, którzy mi wyrządzili jakieś zło. Pamiętajmy, że każdy z nas odchodzi od Ojca, ale musimy najpierw to zobaczyć i zatęsknić za Ojcem, który już tam czeka na nas z otwartymi rękami.